Jakie perfumy są twoje ulubione? Wiesz co? Nie wiem, którym się dzisiaj wsikałem. No to pytasz? Wydaje mi się, że do końca dnia będziesz pachniał. Piękny umysł, to brzmi. A słuchaj, ale ten zawód to jest byk. Jest naprawdę gruby, ale tak spojrzałem, czy to na pewno, czy to nie czasem auto za tobą. To robi wrażenie po prostu. Jeżeli chcesz, to możesz mnie dowieźć do Złotych Tarasów. Zamieniamy się? No dobra. Serio? No. Czekaj, tu jest taki valet mode. Może ci eko wrzucę, to też jest taki zmulony. Ale czekaj, tak, masz szpilki, to nie... To lepiej się prowadzi niż na płaskim. Dawaj. Teraz? No jesteśmy na środku skrzyżowania, co prawda. A najwyżej nas strąbią, ale tylko pół minutki. Lusterko na siebie ustawiłaś, oczywiście, tak? Spokojnie, spokojnie. Proszę równo jechać. Zapiszemy sobie tutaj. To już błąd. Bardzo delikatnie. Trzeba się obchodzić jak z kobietą. Delikatnie? No. Słusznie, bardzo słusznie. Delikatnie, delikatnie. Jak z kobietą. Nie, proszę, proszę. Dobra. To nie na moje nerwy. Dobra. To nie na moje nerwy. Możemy się zamienić. Gdyby nie to, że dostałem palpitacji... Skończyło nam się paliwo. Czekamy na kanister. Tak, ktoś poszedł po kanister? Zablokowali mi 30 raz aplikację. Proszę teraz swoich widzów o nową aplikację, no bo już na mnie nie ma. 30 znajomych nie ma. Z każdym zablokowanym kontem tracisz znajomego. A mogłabym nagrać do siebie coś? Za opłatą dodatkową. Nie ma problemu, to jest warte więcej niż pieniądze. No, super. Trzeba no. Ja czuję zapach, który towarzyszy mi od dziecka. Poważnie? Tak, masz tego Instagrama? Bo ja buczą przez trzeło. Dobra, już. Superancko. Teraz ja chcę z wami. Okay. Śmiało, oczywiście, że tak. Jest razem z tobą, z mojej bestii. No, jasne. Ja na środku, cukiereczek. Naprawdę, tak właśnie myślałam, gdzie jest ten Opel? A Opla nie ma. Podjeżdża Dodge, Challenger i mamy challenge. Zrobimy challenge, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Nie płacisz nic za ten przejazd. Jeżeli nie będzie 5 gwiazdek, to 500 zł. Słuchaj, zostawiłabym 10, gdyby się dało. Muszę nagrać, bo znajomi mi nie uwierzą. Śmiało, śmiało. Najlepszy Uber na świecie. O. Nie jest za gorąco teraz? Nie, jest idealnie. A mam w ogóle podgrzewany ten fotelek? Nie czujesz w dupce tak? Nie, właśnie tak jest. Jak da radę, to poproszę więcej. Dobrze, nie ma problemu, będzie więcej. Teraz to jest takie grzanie, że diabeł już tam puka od spodu. Ja właśnie tylko takie lubię. Czym jeździsz? O, nie jest to Dodge. No pofa się, ja jeżdżę Oplem Merivą, więc myślę, że lepiej byś już nie może. Ja Volkswagenem. 75 koni aż. I możemy się pościgać, co? No możemy. Jak mnie w tych butach prześcigniesz 75-konnym autem, nie. To ja się zamieniam na fury. Przysięgam, sprzedam ci ten samochód w zamian za tego... mojego Volkswagena. Dokładnie. Nie liczą się czasem konie, tylko się liczy kierowca. Słuchaj. Ja się ścigam z ludźmi i oni nawet nie wiedzą, że się ścigamy. I wtedy wygrywam. Nagrywają nas wszyscy z tyłu po tym upalaniu. Powiem ci, że... Zakonnica nawet się cieszy. Przeżegnała się właśnie, za nami jedzie zakonnica w Skodzie. I przeżegnała się, bo tak kręci głową. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired. Another red light. A pierdziele. Nauka języków przydaje się każdemu w dzisiejszych czasach. Bardzo często różne wywiady z różnymi przedsiębiorcami prowadzę i wielu z nich sprowadza swoje rady do jednego. Inwestujcie w siebie. Partnerem materiału jest firma Cambly, która oferuje naukę języka angielskiego przez internet z native speakerami z całego świata. Gdzie tylko chcesz i kiedy tylko chcesz, to jest najważniejsze. Polecam wam coś, co nie ma wrogów i antyfanów. No jak można być antyfanem nauki angielskiego? Kocham takie współprace. To jest kolejna firma, którą polecam wam na własnej skórze sprawdzając. I to jest piękne. Ja jestem aktywnym uczniem, dlatego wam również to polecam. Zobaczcie moje przykładowe lekcje. It's not every day that I get to meet like a famous YouTube guy. So
This is kind of exciting for me as well. My YouTube channel is connected with the cars, mostly supercars. Last video was about driving as an Uber driver with 800 power horses Dodge Challenger. Wow, that seems exciting, honestly. The Dodge is an amazing car, and I'm curious, really? what was it like picking up someone in a Dodge Challenger? I think I would have loved to be like one of your passengers. It seems really cool, but I'm curious about something. Yeah, I'm curious about that. Znaczna większość moich widzów jest dojrzała, starsza ode mnie, więc na pewno macie dzieci, możecie swoim dzieciom polecić. Tam macie pełen dostęp do platformy, a każda lekcja zapisuje się w formie wideo. Można też fajnie do niej wracać, tak jak ja wracam do swoich, pokazując wam te rzeczy. Cambly jest naprawdę banalnie proste. Ja oczywiście wywalczyłem rabat dla was. Minus 40%. Korzystajcie, wszystko macie w opisie. Sprawdźcie ofertę Cambly, na pewno was zainteresuje. Wracamy do wyciętych scen. Jedziemy na Gwiaździstą. Często pani zamawia Ubera? No ja do pracy i z pracy. Jakie auta? No takich to na pewno. Chociaż moja znajoma ostatnio tego Greena zamówiła, to Tesla podjechała. Pani ma dużo lepiej. Tesla? Tesla to na niekorzyść, wolałbym Toyota jeździć. Tak? Plusem, no oczywiście, że tak. A do jakiej prędkości to się porusza? Licznik ma wyskalowany do 350 na godzinę. 340 bez problemu pojedzie. Jedziemy tyle? Ja żartuję. A może i nie. Dopiero dobrałem. Trzeci raz. Ja żartuję. Czym się zajmujesz? Ja prowadzę program motoryzacyjny. No widzisz, no człowiek. No, jeździmy szybko. Jeździcie szybko, chciałeś powiedzieć bardzo szybko. Zapomniałeś dodać bardzo. Tylko żebyś nie żył za szybko. Znaczy, wiesz... Ja dbam o swoje życie. No, to jest najważniejsze. Wiesz, ja mam 43 lata jedynkę. I wierz mi, że kurwa, no... Ja wiem, że młodość rządzi się swoimi prawami, bo ja też był taki okres, że jak jeździłem służbowym samochodem i po prostu jak nie wszedłem z bliskim obozem, to się wracałem. Nawet nie wie pan, jaką przyjemność... Ja nie jestem pan, ja tak jestem. Nawet nie wiesz, jaką przyjemność mi sprawiasz, Jacku. O Jezu, kochany, bajka. Uchylmy troszeczkę, żeby tego posłuchać bardziej. No. Jakie duchośne! Przy policji to tak głupio w sumie. Może pojedziemy trochę dalej. Przepraszam bardzo pana policjanta. A za nami. Co ty gadasz? Ale ten jest, ja jechałem gdzieś tym Dodge'em, ale chyba nie był tak super jak ten. To jest naprawdę wygląda. Żaden nie jest taki super jak ten. Chyba, że Viper. Dwa słowa od Frania. Szok i niedowierzenie. Pozdrawiamy wszystkich instagramowiczów, czy gdzie to będzie. Z mamą. Siemanko. Siemanko, Franek, jak tam? Siema. Jak z tyłu się siedzi? Dobrze. Patrzcie, musimy jechać. Oddaję kamerę i przejmujemy. Kurde. Uśmiechamy się do Insta. Pozdrawiam. A to wideo widzę. Tak, jednak tak. Ile ma pan lat? No, trochę mam. No, z 50 pan ma. O, chyba więcej. Z 60 pan ma. O, chyba więcej. Z 70 pan ma. Nie. 67. No. Zgadłem, piona. Ile ona ma na godzinie? Maksymalnie? Z 340 pojedzie. Aha. A ma wskaźnik ile? 350. To moja audycja ma 220, ale nie jeździłem na niej 220 nigdy. Jeżdż. Rozumiem, strach tak, jeździć. To, czyli, ale też 120 jeździłem już. Tyle poszło. 120 pojechał. Pojechał, ale więcej już dalej nie jeździłem. Nie. No. No to tutaj trochę więcej pojedzie. Tak? No. To ale teraz tą pogodę to mniej jest bardziej. No, zobaczcie. Ale ma przyspieszenie. Ma przyspieszenie, nie ma przyspieszenie. Dobrze.
Kręcimy się? No przyspieszenie. Bardzo dobrze. Wystarczy. Nie trzeba go męczyć, jak odpocznie. Ale trzeba mieć i opanowanie nad kierownicą. O tak, trzeba mieć. Trzeba. I się podrożyło to teraz strasznie, ten Uber. No to u mnie ma pan za darmo. Tak. Ma pani prawo jazdy? Nie. No to kto pojedzie? Ja nie jadę tym autem. Ja się boję, naprawdę. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki nam wielkie. Wypuszczę jeszcze. Czy dziewczynę zabrać mogę? Tak. Mogę? Dobra. No. Oddałby cię? Nie. Nie oddałby. Nie mogę z twoich komentarzy, naprawdę. Przepraszam. O emocje, no co ci powiem. Będziemy mogli troszkę dłużej pojeździć, proszę. Chociaż nawet te 5-10 minut więcej. Spoko, spoko. Oddam kurwa każdy grosz, ale po prostu to auto tyle daje radości, że... Jezu kurwa. Spokojnie, bo zaraz na zawał zejdziesz. Gdzie ja trafiłem, Boże? Przepraszam, no. Miał być Opel Meriva. Ja do nieba chciałem, a tu piekło. Daj ta spokój. Mogę coś się uchylić? Oczywiście, że tak. Ten piękny obrotomierz. Oj tak. No powiem ci, za ten przejazd uberowski dostajesz 5 gwiazdek. Co? Patrz się w telefon. No. Chciałem trafić do nieba, trafiłem do piekła i teraz muszę pójść na mszę świętą. Tak nie oszukujmy się, ten samochód uczy pokory i chce cię zabić jednocześnie. Zawsze oprócz tego pampersa, który mam na sobie, mam jeszcze 3 pampersy dla moich pasażerów, które są w bagażniku. Zaraz ci dam jeden. Full opcja jest, widzę. Polecam tego użytkownika zasubskrybować obowiązkowo, bo emocje są po prostu niepowtarzalne. No i jak już mam jakąś prędkość, to... Może takiego challengera to, no co? Sprzedam dzisiaj. Nie, nie. Mi się najbardziej podoba tego kompresora dźwięk. Ja się w ogóle nie boję, co powiedzieć. Jakby nam się opony skończyły, to z tyłu mamy jeszcze zapas. Jedna z bagażniku, druga z tyłu za tobą. Jestem w szoku. Jesteś w szoku? Ty też jesteś w szoku? To teraz będziecie jeszcze bardziej w szoku, bo wjeżdżamy na drogę, gdzie trzeba trochę szybciej. Jesteście gotowi? Bo teraz będzie oficjalnie. Machają. Fajnie, motoryzacja łączy, a nie dzieli. Nawet dzieciaki, starszych ludzi, dzieci. Mamy wszystkich pod swoją motoryzacyjną opieką. Tak można powiedzieć.